Jeżeli nagrywaliście bądź chcieliście nagrywać gitarę, wokal czy jakikolwiek podcast, na pewno słyszeliście o najpopularniejszej marce interfejsów audio na świecie, jaką jest Focusrite Scarlett. A więc oto czwarta generacja. Przyjrzymy się nowym funkcjom i sprawdzimy, czy warto przesiąść się z trzeciej generacji na czwartą. Sam pracuję na Scarlett Solo trzeciej generacji, więc jestem mega ciekawy nowych funkcji. Wersja 2i2 to najpopularniejszy wybór wśród solowych artystów, a także osób prowadzących domowe studio nagrań. Pozwala podłączyć dwa instrumenty oraz dwa mikrofony jednocześnie. I zacznijmy właśnie od mikrofonów. Producenci interfejsów przez bardzo długi czas szli na skróty i montowali przedwzmacniacze o wzmocnieniu góra 50 dB i mówili: wystarczy. Realnie nikt w domowych warunkach nie będzie używał mikrofonów, które będą wymagały większego wzmocnienia. Jednak ludzie praktycznie jednomyślnie stwierdzili, że nowym standardem w świecie podcastów i programów komentery będzie mikrofon Shure SM7B. Mikrofon dynamiczny, którego siła sygnału pozostawia naprawdę wiele do życzenia i bez wzmocnienia co najmniej 60 dB właściwie nie ma co się zabierać do nagrywania. I tu Focusrite stanął na wysokości zadania, montując w tym małym czerwonym pudełku przedwzmacniacz o wzmocnieniu aż 69 dB. Było to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu nowych gałek enkoderów Endless, czyli możemy nimi kręcić w nieskończoność. W poprzedniej generacji mieliśmy zwykłe enkodery, które miały pewien zakres pracy, minimum, maksimum. Cyfrowe sterowanie sygnałem otworzyło także drzwi do innych fajnych funkcji, takich jak na przykład Auto Gain. I to jest bardzo fajny i ciekawy bajer. Mówimy do naszego mikrofonu i on automatycznie dostosowuje poziom sygnału wejściowego dla nas. Nie musimy się w ogóle tym przejmować, wszystko dzieje się automatycznie. I dokładnie tak samo działa to w przypadku instrumentów, na przykład gitary. Dodatkowo funkcja siostrzana do Auto Gain, czyli Clip Save, która dba o to, aby nie występowało tak zwane klipowanie, czyli wejście za głośnego sygnału i obcięcie po prostu pewnych dźwięków. Także nie musimy w ogóle martwić się o to, jak głośno mówimy, jak głośno śpiewamy, czy jak mocno gramy na gitarze, co jest zbawieniem. I właściwie tylko dla tej jednej funkcji sam przesiadłbym się z trzeciej na czwartą generację. Interfejs sam pilnuje optymalnego poziomu wejścia. Kiedy mówimy głośniej, interfejs sam przycisza nasz głos, natomiast kiedy mówimy ciszej, interfejs sam wyrównuje poziom na tyle, żeby był jednolity. Na przykład dla mnie jest to niezwykle istotna funkcja, ponieważ gram na gitarze, która ma rozłączane cewki. W momencie, kiedy rozłączam cewki, spada głośność sygnału wejściowego. Co wiąże się z tym, że właściwie za każdym razem, kiedy przełączam się z pełnej cewki na rozłączoną, muszę ręcznie dostosować poziom wejścia. Natomiast tutaj dzięki funkcji Auto Gain i Clip Save dzieje się to automatycznie. Właściwie tylko te funkcje dla mnie sprawiają, że warto po ten interfejs sięgnąć. Ale to nie wszystko. Jeżeli cokolwiek z tego uważasz za przydatne, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj ten kanał po więcej filmów takich jak ten. Dzięki Tobie mogę rozwijać ten kanał dalej i robić dla Was, moich kochanych widzów, filmy. Dodatkowo wpadajcie na Discorda, link w opisie, gdzie ludzie chętnie odpowiadają na pytania odnośnie sprzętu, zakupów. Tworzymy największą społeczność gitarową w Polsce. I chyba najfajniejsza rzecz, jaką możesz zrobić, jeżeli chcesz wspierać ten kanał, to wejdź na mojego Patronite'a i zostań patronem. Tak jak... Mamy tu również zupełnie nowy wzmacniacz słuchawkowy. I jest to o tyle istotne, że jeżeli nie mieszkacie sami, wasi domownicy podziękują wam za granie w słuchawkach. Wtedy po prostu wpinacie słuchawki i gracie dalej po cichu. A zastosowany w czwartej generacji Scarlettów wzmacniacz sprawia, że dźwięk w słuchawkach jest jeszcze czystszy, bardziej klarowny i mocniejszy niż w poprzedniej generacji. Więc gra na słuchawkach jest właściwie tak samo przyjemna jak na bardzo dobrych monitorach odsłuchowych. I tutaj słówko dla audiofilii. Przedwzmacniacz słuchawkowy w tym interfejsie śmiało można określić jako high-end. Kolejna funkcja idealna dla podcasterów to Air.
która sprawia, że wasz głos nabiera jasności, przestrzeni i bliskości. Zademonstruję. A więc tak to wygląda standardowo. Teraz przetestujemy sobie funkcję auto. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Testujemy. Mówimy do mikrofonu. Mikrofon automatycznie dostosowuje nasz poziom dźwięku i kiedy skończy, ustawi optymalny poziom wejścia. I według mikrofonu, właściwie według interfejsu, to jest optymalny poziom. Teraz dodatkowo włączę funkcję save, a więc to jest funkcja clip save. Teraz mogę spróbować krzyczeć, a interfejs i tak spróbuje dostosować mój dźwięk tak, żeby nic się nie klipowało. A teraz pokażę wam funkcję R i to jest pierwsza z nich. Teraz mój głos powinien brzmieć jaśniej, bardziej klarownie, a tutaj druga funkcja R, dodatkowo głos powinien dostać takiego lekkiego drive'u, powinien być ciekawszy, cieplejszy i bliższy. Jest to zdecydowanie funkcja dla podcasterów. Podsumowując, czy warto kupić czwartą generację Scarlettów jako pierwszy interfejs? Jak najbardziej tak. Natomiast czy warto zamienić trzecią generację na czwartą? Absolutnie tak. Osobiście jestem zakochany w nowych funkcjach, zwłaszcza w autogain, przez którą chyba mogę śmiało stwierdzić, że dla mnie obecnie jest to najlepszy interfejs na rynku do domowego studia. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o czwartej generacji Scarlett. Trzymajcie się, hej!